Pan bałagan przyjął ten warunek bez zastrzeżeń. W istocie innych książąt nie uznawał. Wojtek bardzo chciał jeszcze wiedzieć, jaka to będzie bajka. Byle jaka? Padła krótka i niespodziewana odpowiedź, więc mój siostrzeniec napomknął, że zna mnóstwo przeróżnych bajek, więc może wystarczy wymienić tytuł. Pan bałagan Uśmiechnął się pobłażliwie i machnął lekceważąco dłonią w postrzępionej rękawiczce. Tej bajki Wojtek nie zna na pewno. Tej a nie żadnej innej bajki pana bałagana. Są to historie, których rodzice nie chcieli dla własnych dzieci. Odrzucone, pokręcone, choć niezwykłe, to w jakiś sposób znajome. Nigdy nie wiadomo jak się skończą, ani czy w ogóle się skończą. Nie dziwię się Wojtkowi, że to go zainteresowało. Sam byłem ciekaw tych opowieści. Spodziewałem się, podobnie jak Wojtek, że pan bałagan opowie jedną z nich. Ale jakże się obaj myliliśmy? Opowie? Niach, niach! niach! — roześmiał się władca. — A cóż by to była za nagroda? Sam zobaczysz, ja ciebie zabiorę do tej bajki. Niach, niach, niach! Jak się domyślacie, taka okazja trafia się bardzo rzadko. Zdarza się wyjazd nad morze, w góry, nawet za granicę, ale nie słyszałem nigdy, by ktokolwiek wyjechał do bajki. Wcale się nie dziwię mojemu siostrzeńcowi, że natychmiast nabrał ochoty. No ale to wszystko nie było takie proste. Wyprawa na pewno potrwałaby długo. Wojtek spojrzał na pana Bałagana krytycznie, i doszedł do wniosku, że nie wygląda on na kogoś, kogo mama zgodziłaby się uznać.